Generalnie tak, no dzisiaj niedziela, nie? Niedziela, dzień... dzień kozaka totalnego. Rozumiecie, o co chodzi. Także super. No i z okazji niedzieli przygotowałem dla was stream specjalny, a mianowicie klikanie lochów na naszym potężnym paladynie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Klikanie lochów i oczywiście przebieranko, nie? No bo mamy weekendzik epicki. I także zobaczymy. Ok, musimy tutaj zagrać przede wszystkim z głową. Przede wszystkim z głową. Tak jak zawsze mamy to w zwyczaju. Portalu na razie nie klikam, kliknę jak się przebiorę. Co chcemy na samym początku kliknąć? Sprawdzałem sobie jeszcze przed odcinkiem, ile mogę runek wycisnąć, sianko bojami. Mogę maksymalnie 28%, no ja tu u siebie na broni mam 27%, tu pachołki mają jakieś tam 26-25%, no ale dla tych 2-3% nie będę chyba im jeszcze zmieniał, jeszcze za mało mam tych runek. Natomiast o czym zapomniałem ostatnio na odcinku, jak klikaliśmy sobie po odbraniu tego beryla, zapomniałem o tym, że po pokonaniu 13 piętra w mroku 5 odblokowywuje mi się również Esteros. I dzisiaj mi dopiero ten klucz do Esterosu poleciał, a mamy niedzielę, tak jak mówię. Także dzisiaj sobie zrobimy. To będzie na pewno darmowy level. Pierwszych dwóch powinno nam paść. Potem jeszcze sprawdzimy procenciki. Jak na coś fajnego będzie, jakiś sensowny procent, to ubijemy. No i dopiero przebieranko, nie? Jeszcze tutaj dzisiaj mam level upa z kalendarza, więc to też zrobimy na sam koniec, jak już docisnę tych leveli, żeby więcej expa dostać. Taki jest ogólnie plan, tak jak wspomniałem, wszystko z głową, dobra, także zaczynamy od Roberta Popijawy. No i właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Zobaczcie, jak łatwiutko. Jakiś paseczek dla zwiada, sprawdźmy od razu. Tu w ogóle też, no ten akurat nie za dobry, ale tutaj ogólnie to bym jeszcze chciał też pachołki trochę poprzebierać, ale to zaraz. A, i jeszcze myślałem, bo tak, już mi bardzo fajnie te czarne gemiki lecą. Mam już tu w ogóle Barbara przebranego w same czarne. Jeszcze myślałem, żeby pokopać dla Magusia. Maguś ma dopiero jednego. Ale no to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, zaraz tą walkę obejrzymy. Lecimy z tym. Tego też powinniśmy zrobić. O, kurwa ty, jak łatwo. Bardzo łatwiutko. No i Magusia nie zrobimy, ale level jest. Okej. To też mogę rozmontować. Co my tutaj mamy jeszcze? Aha, mamy tak. To sobie obejrzymy. No tu Barbar nawet sporo zrobił. O, pachoły zbiły większość tak naprawdę. Tak, tak, to będzie na YouTubeku też, no. Nie no, plus 25 to nie jest dużo, żeby zmieniać runkę, żeby robić dziurę i tak dalej, nie? To tak ze 30 by musiało dawać. Tu mam naprawdę statystyki, sianko weret. Mam naprawdę co niektóre itemki ze statystykami, gdzie już tam po 50 dostanę, to wtedy będę wymieniał. Ale tak ogólnie to nie ma co. Jeszcze zwłaszcza na tym etapie, gdzie za chwilę znowu je będziemy wymieniać. Pozdro YouTube, pozdro. Mam nadzieję, że w komentarzach widzowie też pozdrowią widzów na Twitchu. Dobra, tu mamy jakiś portalek z 9 marca, czyli 3 dni temu. Możemy obejrzeć, ale tu jakaś dobitka. To też, żeby jeszcze była ciągłość serii zachowana. Siemanka Angis, witam. Okej. A, i tu mamy jeszcze portal z wczoraj. A, to był w ogóle Maguś. No właśnie, powiem wam, że... ci magowie w tych portalach bardzo na ładnie padają. A, i jeszcze pokonaliśmy sobie Rozpirka wczoraj. To było chyba na streamie. Jak dobrze pamiętam. Dzisiaj go musimy złapać. Ale to też zapisałem. No ale tu pirodliszką to widzieliście sami wczoraj na streamku, że to chyba z 5 grzybków kosztowało. Czy tam z 10, żeby ubić przedostatniego i ostatniego. Ale że to leci na YouTube'ka, to też pokażę, żeby było, że tak powiem, pokazane. Dobrze, czyli to mamy odhaczone i teraz sprawdzimy sobie jeszcze procenciki. Dobra, mamy 1,5% na pochmurniaka. Siemanko Mieszko. Tylko, że nam tu sporo brakuje, powiem wam. Jest sens to ubijać. No może spróbujemy tego pochmurniaka machnąć. I to są jedyne fajne procenty. No, potem mamy na karuzelę z idorami 0,23. Także nie wiem, ale jak on by nam padł, to może jakiś kolejny by też padł. O, dobra, siedzi. Co dostaliśmy za epiczka? Plus 6, jakiś paseczek, a dla Magusia plus 5, dobra, to będzie do kibla. Coś możemy dzisiaj do Wiedźmy? Nie możemy. Mam 200 milionów golda jeszcze w ogóle odłożony na to przebieranie. Teraz mamy Woja. Woj chyba też nam powinien paść. Tak mi się wydaje. Raczej tutaj bloczek będzie na magu. Co to jest w ogóle? To są błyskawice, a my mamy ogień. Okej, no to w teorii git. Popróbujemy, no. Może jakoś się doczołgamy do tego 3-3-6 i dopiero się zaczniemy przebierać. Byłoby miło. No tak, no na bardziku ogólnie wbiliśmy 400 poziom i też mam w ogóle fajny pomysł co do tego odcinka, więc chciałbym to zrobić. Ale powiem ci tak, Demiens, jeszcze co do tego przedstawienia postaci. Jak ja teraz nagram, bo ja tak się staram 10 postaci na odcinek, to mi zostanie na kolejny odcinek chyba z 6 albo 7 postaci tylko. Także nie ma co się śpieszyć, bo w końcu to się skończą te postacie i trzeba będzie serię zawiesić. Bo się ludzie nie zgłaszają, albo kto chciał to już się zgłosił, albo tam wiecie. No też nie oszukujmy się, wydaje mi się, że wbrew pozorom jest mało osób, które mają poziom 400+. Raczej większość ludzi w Shakesie to tak... No... Startują na nowym serwerku, 200 poziom, 300 i potem jest tendencja spadkowa. Dobra, no tu nam nie idzie. A czy tornadko byśmy zrobili może? Chociaż tym tornadem, kurde, no 300 milionów expa musimy dobić. Ale może? Jakbyśmy tego bloka zrobili? Chociaż ostatnio próbowaliśmy, a tu się za dużo nie pozmieniało. Jutro mam egzamin zawodowych przedmiotów, a ja siedzę na Twitchu. Powiem ci... Nie wiem szczerze, ja do zawodowych się jakoś giga dużo nie uczyłem. Siemanko i o kasy. I to też zależy jaki kierunek, nie? No ja byłem na informatyku i ja mówię, do swoich zawodowych to... No tak... Coś tam porobiłem, ale nie przesadzałbym z tą nauką. Dobra, no spróbujmy jeszcze, no tak z 40 grzybków na niego. 40 grzybków na niego jeszcze. Jak padnie to git, jak nie padnie to lecimy w to przebieranie. Nie ma co tak na chama dociskać. I tak w sumie nie planowałem tu nic dociskać przed przebieraniem, ale jak mi ten Esteros poleciał, to zawsze to darmowy levelik. Elektryk? A, to nie wiem, czy to jest trudne, czy nie. Na tym się nie znam. Szczerze mówiąc. Ja też bym skończył na 200. Dobra, starszy. Gdybym się nie zakochał w DH, gdybym zaczął bardem jak na EU2, to bym na 100 skończył. A no właśnie, no to też jest może powód. Może ludzie po prostu szukają, wiecie. Może szukają swojej ulubionej postaci, dlatego tak często startują na nowych serwerach. Ale no okej, nieważne. Każdy sobie gra jak tam lubi. Poczekajcie, o właśnie, zobaczcie. Nie wiem ile tu mamy salek 15, już nawet nie sprawdzam. Ale z racji tego, że wydobycie gema kosztuje nas tylko 24. Grzybka, a czarne gemiki lecą pięknie, już z taką ilością salek. To spróbujemy jeszcze tego magusia ubrać dokładnie. To wszystko jedno, niech będzie. Żeby już był komplet tych pachołków. Ile ja tu mam? 2 sloty. Czy Berserk ma jakiegoś bloka w lochach? Wiesz co, no jakieś tam ma, no gdyby nie miał, to by ciągle robił te lochy, ale... Nie wiem w sumie, chyba najtrudniejszym przeciwnikiem dla Berserka to jest wojownik, wydaje mi się. Na pewno nie mag, wiadomo. No jak się trafi jakiś twardy wojownik, taki klocek, to chyba to jest najbardziej problematyczne dla Berka. Ale Berek, no tak generalnie to nie ma za dużo bloków. W ogóle ja już nie pamiętam jak się Berkiem gra, powiem wam, że tak na to EU5 już się nastawiam na tego Berka, bo... Dobra, pięknie. Dlatego, że ja już nie pamiętam jak to się robiło te lochy na tym Berku, już zapomniałem tego uczucia po prostu, jak to wszystko smakuje. Dobra, zobaczymy jeszcze jednego skana. Może jakieś 13 piętro przez tą wymiankę gemów by jeszcze padło? 0,39 karuzela z idolami, 0,28 góra Olimp. 0,18 ślizg ogon, a 13 piętro mamy 0,06. No dobra, no to przebieranko w takim razie, nie ma już co dociskać. Myślałem, że więcej dadzą te czarne gemy szczerze, ale chociaż to mamy z głowy już. Dobra, zaczynamy od zbrojowni. Biorę dosłownie wszystko, co mi tylko poleci na 3 staty. O, hełmik to akurat dla siebie, czy ja tu mam ulepszoną jakość? Ulepszona, ulepszona, ulepszona. Dobra, mam. No co, no to musimy zamienić. To w ogóle bez dwóch zdań. Runkę sobie od razu też zamienimy. Na razie tego nie ulepszam. Jakbym zapomniał, to niech mi ktoś przypomni, bo... To możemy od razu do kibla. Bo jestem w stanie zapomnieć. Także jak coś, to piszcie. Dobra, dalej. Ile mi już dają brońki, takie zwykłe nawet? Plus 20, no to już jest sporo. Jakby się trafiła z jakimś górnym 1000, to by było fajne. Ile możesz mieć procent życia? Nie wiem, nie wiem, nie patrzyłem, powiem ci. Dobra, tu coś dla Marii... O, właśnie. Plus 151 i to nam się zamienia na Intę. Właśnie o takich itemkach mówiłem Acira na początku. Że tu co niektóre są giga przestarzałe. Także musimy powymieniać. Rękawice, plus, chyba plus 7% mogę mieć punktów życia jak coś. Także i tak muszę 3 itemki mieć, żeby te punkty życia mieć na maksa. Dobra, tych rękawic to sobie nie wymieniam, a u Magusia plus 42. To mogę to zrobić, czemu nie? Jeszcze punkty życia, spoko. Dobra, lecimy dalej. Będziemy pamiętać troll. Nie no, ktoś tam się na pewno trafi, kto zapamięta. Ogólnie plus takiego ogarniania takich rzeczy, jakichś weekendów epickich i tak dalej na streamku jest taki, że ciężko jest zrobić coś głupiego. Tak jak ostatnio zapomniałem itemy ulepszyć na tam którymś odcinku z Paladyna, jak dobrze pamiętam. No to na streamie myślę, żeby mi ktoś o tym przypomniał. Dobra, paseczek, zobaczmy. Plus 57 znowu. Kurwa, ale oni tu mają stare te itemy. Masakra to jest. Ale jak chcemy, nie wiem, który chce dzisiaj wbić level, szczerze. W sensie nie nastawiam się na nic wielkiego. Ale no jakby jakiś 340 wleciał, to by było miło, nie? Z czego będzie następny poradnik? Następny poradnik planuję nagrać z pupili w końcu. Dzisiaj sobie zrobiłem notatki. Aha, i tutaj pasek nam się nie przyda. Dobra, to rozmontowanko. Dzisiaj sobie zrobiłem notatki. Sianko Pilol. I do tego poradnika do pupili w końcu. No i muszę się zebrać i w końcu go nagrać. Z tym, że... No nie wiem, kiedy to będzie. Postaram się jak najszybciej. Żeby po prostu, wiecie, zamknąć już temat tych nowych poradników i już żeby to mieć z głowy. Jakby nie patrzeć. Kiedy ulepszać plus minus itemki razy 2 na towarzyszach? O, te buciki możemy wziąć. Wiesz co, no ja razy 2 ulepszyłem dopiero jak skończyłem stopać lochy na przykład na Magusiu. Jak sobie poulepszałem itemki razy 18, to resztę metalu wrzuciłem w pachołki. Także nie wiem, no jeżeli masz przewagę metalu strasznie dużą, tego metalu ci się dużo odłożyło, to możesz tam razy 2 im poulepszać. Ale więcej to nie ma co na początku. Dobra, buciki są. To co nam jest jeszcze potrzebne? 450, rękawice i klata ze zbrojowni, no i brońka oczywiście. Dobra, no porolujemy jeszcze trochę. Cianko Taryxyla z botlane, witam, witam. Tak, na DH stopuję, no. Ostatni odcinek z DH to było pokonanie Esterosu i start stopowania. O! No kurczę, powiem wam, ten rozrzut nie taki super, ale dla pachołka może być, jak najbardziej. Pachołkowi wymienimy. Musimy tu pamiętać też o kupnie czarów, bo... Wiecie... Jak to wygląda? Dobra, paseczek. Paseczek czy mi się dla wojownika przyda? Tak, no jakby poleciał dla woja. No i kurwa, znowu dla zwiada. Plus 31, dużo pancerza na minus, nie ma sensu. A też nie chcę, wiecie, ja tak to troszkę wolniej robię, żeby właśnie niczego głupiego nie zrobić. Ile grzybów już zużyłem na to przebieranie? Z 500 plus minus, coś koło tego. Ej, rękawice mi dają tylko plus 20. No dobra, nie wiem czy jest sens szczerze, ale no niech będzie, żeby już mieć, już chyba do następnego, do legendarnego lochu się tu nie będziemy przebierać, także już wyciśniemy co możemy. Jest klata, ale na wszystkie staty. A czemu, w sensie o co ci chodzi incognito, że z czym się powodzi? Tak generalnie pytasz? Jeżeli generalnie, tak. Wydaje mi się, że jest git. O, proszę bardzo. 150 następne. I tu musimy... Tylko ja nie chcę za bardzo takiej majrunki, no ale nie mam wyboru na razie. Dobra, pięknie. Niech będzie tak. Jaki plan na dzisiaj? No dzisiaj głównie U1 ogarniamy tutaj. Przebieranko i lożki. Plus 1. O, hełmik dla Woja. Plus 59. No, właśnie. Też jest fajne. Ok, czyli Woj ma też brońkę zmienioną. No te bronie u pachołów by się też wypadało powymieniać. Najbardziej dla Kunegundy, no ale zobaczymy jak to poleci. A Cira łączna odporność w tym momencie mi nic nie zmienia. Ja wiem, że ty masz wysoki poziom postaci i jesteś pewnie przyzwyczajony do wyższego poziomu, ale ja w tym momencie, jeżeli chodzi o pachołków i łączną odporność, to ja i tak tutaj nic nie ruszę. Ani syren nie ruszę, ani nordyckich bogów nie ruszę, a to są chyba jedyne lochy, które mają te runki. Także wiesz, ja tutaj na razie na to nie patrzę. Na razie to opluwam, na to jeszcze przyjdzie czas. Ty właśnie Inkognito, ciebie to już w ogóle dawno nie było na streamku, jak dobrze kojarzę. Dobra, spróbujmy. Plus 26 i pancerzyk na plus, dobra, tylko mnie boli ta zamiana runek tych po 3%. Ale no już nie będziemy szukać specjalnie pod runę znowu, na razie niech tak będzie. Dobra, dalej, daj jakąś brońkę dla nas, proszę, taką ładną. Co my tu jeszcze musimy? Klata i tylko klata, klata i broń, no. Sianko Probosz, witam cię, witam. Ale nie chcę mi się dzisiaj głowić nad twoimi zagadkami. Przepraszam cię. Dzisiaj się skupiam tutaj bardziej. A wiesz, odpowiadam tak z doskoku, można by powiedzieć. Rękawice 453, czy mi się dla kogoś przydadzą? Nie bardzo, dobra. Nie pamiętam kiedy ostatnio robiłem przebieranie na Epiku i brałem pod uwagę pachołki. Zawsze ich tak jakoś przebieram dodatkowo, że tak powiem. No tu się dla Magusia przydadzą, ewentualnie dla Kunegundy, ale... Ale damy Magusiowi, oj, runki nie musimy zmieniać, pięknie. O! No to jeszcze nie jest to. Nie wiem, czy nie będę żałować, że to opluję, ale mogę to dać jakiemuś pachołowi. O, na przykład Kunegundzie, pięknie. Rozrzut nie jest najgorszy, tylko runkę musimy zamienić. Dobra. Ja bym czegoś, coś tak z 25 średnich, żeby mi dawało, jak już mam tą broń zmieniać, to coś w tym stylu bym potrzebował. A na razie dobra, na razie Woj i Kunia mają zmienioną broń, pół biedy. Czy jak ktoś jest zwiadem, różnica wielkości... A, wezmę to, wiecie? Wezmę to i już mi zostanie tylko broń do znalezienia. I runki nie muszę zamieniać. Różnica mojej inty na barcie, a jego zręczności wpływa na częstotliwość uników, czy to tylko kwestia profy? Nie no, party. Zwiadowca ma na unik 50% stałe, że tak powiem. Nic tam jakby nie ma więcej, że tak powiem. Nie ma żadnych ukrytych przeliczników. Zwiadowca czy też zabójca mają zawsze 50% na unik. Dobra, czyli mi rękawic nie potrzebujemy za bardzo. Zostaje mi jeszcze znalezienie brońki. No, pod koniec marca, na początku kwietnia, coś takiego. W okolicach Wielkanocy generalnie. Dobra, i tu jakby mi dla Kunegundy poleciały. Kurwa, ty. Jezusie, i od razu runka zmieniona. Dobra, ładnie, ładnie. Brońka dla mnie, brońka na Magusia i gabinet magii. Tu jakby mi poleciał pasek dla Woja. Kurwa, no chyba trzeci albo czwarty. No 30 to już niby sporo, ale runkę zamieniać, pancerz na minus. Nie, nie ma co. Trzeci albo czwarty pasek dla Kunegundy. A, czemu ja to zacząłem rolować w ogóle? Zaraz. Przejdziemy zaraz do tego gabinetu, jak tu się długo ta brońka nie trafi. Ale... Ale to za moment, no jeszcze bym trochę chciał poszukać. Czapeczka komuś potrzebna. Temu nie, tej nie, dobra. To już możemy opluć. Paseczek 454. A to już sprawdzałem, no temu wojowi niby. No daj dla woja. Kurwa i znowu dla Kunegundy. Chociaż, a potrzebujemy... Nie, nie musimy, dobra. To już możemy wymienić. Nie musimy runki zamieniać, a na plus pancerzyk i na plus staty. Bierzemy to. Ej, w ogóle zauważyłem, że bardzo dużo osób... Chociaż, no dla tego woja. Nie, no znowu dla Kunegundy, ej, to prank jest jakiś. Zauważyłem, że bardzo dużo osób ma wyłączone to podpowiadanie statystyk. Zacznij prosić o brońkę? No proszę, daj brońkę, taką fajną. Tak 25 średnich, taki 950 górny plus i będziemy kumplami. Nie wiem, czy to pomoże, szczerze mówiąc, ale... Zobaczymy. Zauważyłem, że dużo osób ma te podpowiedzi wyłączone, że na przykład o, tak jak ja mam tutaj plus 16 od razu pokazuje mi ile mi broń daje i tak dalej. Dlaczego tak jest? Ja odkąd pamiętam to mam powłączane. Nie rozumiem ludzi, co bez tego grają. Ja to najeżdżam na itemek i od razu widzę, ile mi daje na plus, ile mi daje na minus. Ale bardzo, jak tak oglądam kogoś tam, albo wiecie, jak inni ludzie coś mi podsyłają, to... Aż dziwne to jest dla mnie. Dobra. Niby bym buty mógł temu zamienić, ale to jest 20 stad około. Nie ma co aż tak się napinać. Klata dla woja by się przydała, dla Magusia też i dla Kunegundy przede wszystkim. Jezu, jakie te itemki ma Kunegunda stare, co niektóre. Ale okej, zaczniemy sobie od Magusia, bo tu nie musi z kibla nic polecieć. Runki też nie musieliśmy zamieniać. Powłączane? A co ja powiedziałem? Coś powiedziałem nie tak? Przepraszam za mój tragiczny język polski. Ostatnio poradnik do twierdzy. Chyba ze 4 komentarze, bo tam ogólnie komentarzy nie było za dużo. Ale chyba ze 4 komentarze pod poradnikiem do twierdzy, że nie mówi się surowcy, tylko surowców. Albo na odwrót, już nie pamiętam. Ale dużo widziałem. Przepraszam, przepraszam. Bo wiem, że kogoś to może kłuć w uszy. Ale no... Surowcy, surowcy... Nie, chyba ja mówię zawsze O! Dobra. Okej. Czyli Magusiowi nie zmienimy broni. Ale Maguś nie jest taki ważny. Ale brońka... 26 średnich, o to mi chodziło. No, no, dokładnie, tak jak No Name napisał. I jeszcze jedna osoba to mi w ogóle wstawiła w komentarzu przez wszystkie przypadki odmianę. Jak się powinno surowce odmieniać. Także... Dziękuję bardzo za pilnowanie mojego języka. Nie no, pasek dla woja powinien wymienić. A co, oplułem jakiś? To może się zagadałem. Dobra, nieważne. Tu zmieniamy... Tu odzyskujemy, tu dajemy miejsce, pyk, okej, dobra. I teraz lecimy sobie do gabinetu. Co ja w gabinecie chcę wymienić? W sumie to wszystko. Tak na dobrą sprawę. O, plus 48, dobra, pięknie. Pyk. Ulepszoną sobie zostawimy w tym secie, żeby od razu podlożki było. No te z gabinetu też byśmy pachołką popodmieniali, ale to zaraz. Ze 4 paski oplułem? Ty, to nie wiem czemu. Przecież temu by dał z 50 na plus. Chociaż nie, ja dużo pasków sprawdzałem, tylko że same mi leciały dla Kunegundy. To może dlatego podświadomie jakoś oplułem te ostatnie. No nieważne, nieważne, no jak nie zrobimy, to nie będzie mój odcinek, jak nie będzie czegoś głupiego zrobionego, no. Nieźle ci staty poszły do góry, no ale poczekaj, no ja jeszcze nie ulepszyłem tych itemków, jeszcze nic z nimi nie robiłem. No, no i na wszystkie staty nie brałem pod uwagę, to też prawda. Dobra, tu potrzebujemy zamienić, to niech będzie. Czyli nam jeszcze pierścionek zostaje do znalezienia. Kupuj poty 100 dni to mało. Normalnie bym to robił, Jaoshi, powiem ci. Gdyby nie to, że gdybym sam dla siebie sobie szukał itemków, to bym to robił. Ale nie chcę was tu zanudzać, żeby kupować każdą potkę. Ej, w ogóle ponad 100 milionów już nam poszło. O, jest pierścionek, ty. To nie wymieniłem nic z gabinetu dla pachołów. Ale trudno. Dobra. To już nie ma co się napinać. Zrobimy sobie cyk. I teraz tak, czary przede wszystkim. To chcemy zaczarować, to do awki, to do awki, to do awki. To chcemy zaczarować. Piwko to do awki, czyli w sumie te trzy rzeczy. Tak, dobrze myślę. Cała reszta mi jest potrzebna w drugim EQ. Dobra, teraz tak, temu brońka, temu rękawice, tej brońka i rękawice, ok. Czary mamy z głowy, teraz ulepszonko. Czy mi wystarczy, żeby wszystko razy 10? Mam nadzieję. Będziemy pojedyncze, żeby się nie zbugowało. Bo lubi się nieraz poulepszać w cały świat. Jak mnie irytuje ta przewaga tego HP, które my mamy nad tą siłą. Jest giga denerwujące. Ale to wszystko dlatego, że mamy pupili więcej z mroku. O, siemano Wolter, witam cię serdecznie. Bardzo mi miły komentarz napisałeś dzisiaj, czytałem. Bardzo mi się miło zrobiło. I wreszcie wróciłeś na streamki. Okszman dla ciebie. Dobra. Tu jest dobrze. Pomyśl sobie, jak ci lochy będą siadać na berku. Już się nie mogę tego doczekać. Patrząc na tego paladyna. Dobra, no trochę staty poszły na plus. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przewinie odcinek do początku i porówna. Nie tak źle. No tak, tak, właśnie party, powiem ci, że teraz tego golda wydaje tylko w siłkę, żeby to troszkę naprostować. Jak my to w ogóle jeszcze zerknę tylko. Zdobytych mamy 15 w mroku, a w wodzie 14. No właśnie, i to jest chyba największy problem. Tak, tak, czary zrobione, no. Wszystko jest git. Dobrze, czyli teraz możemy spróbować portalik. To jest Maguś, więc jest duża szansa, że nam to... O kurwa. Chociaż dobra, nie bardzo. Dołącz... Ty, tak close. Ej, nawet nie widziałem tej walki. No ale dobra, no trudno. Jutro się dobiję. I... to co? To chyba skanowanko, nie? O! Ty, nie no, troszkę nam podniosło na co niektóre. Troszkę nam to dało. Na Cerbera w świetle to możemy ubić, mamy 2,5. Powinien on paść. To jest taki gównoloszek, ale zawsze coś. Mamy tak, na tą trzecią ligę superbohaterów 1,5%. Na Smoczy Skarbiec w mroku 1,12. Ale co najważniejsze, mamy na Górołaza w Esterosie 0,93. I na Wredną Wiedźmę 0,81. I to będą lochy, które będę chciał dzisiaj zrobić. O, bardzo mi miło, Kijo. Pozdrawiam w takim razie dziewczynę. I co? Fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że jej przekazałeś, co mówiłem o dziewczynie, która gra w Shakesa. Że to skarbi trzeba szanować. Bo rzadko się takie trafiają. Ale dzięki, dzięki za pozdrowionkę. Znaczy, powiem ci, że właśnie nie wiem, Acira, bo jak ten Górołaz nam padnie... To potem mamy Magusia, to jest 10 ogólnie, nie 4. Także nie wiem, no ale dobra, to nieistotne. Polecimy na razie te, co mogę ubić. Dobra, teraz to. A jaką? A, runkę mamy tą, co mieliśmy, dobra. Na to mamy 1,5%. No nie są to wymarzone procenty, nie ma co się oszukiwać. Chociaż kurde, czy ja wiem... Jakby nam jakoś sensownie padł ten Esteros i ta Wredna Wiedźma, to jeszcze na Karuzelę z Idolami mamy 0,70. Na Ślizgogona mamy 0,60. Na Valaraukara mamy 0,60. O, i na 13 piętro mamy też 0,40. No to może po tej wiedźmie spróbujemy to 13 piętro ubić. 0,40, no nie za dużo. Ale jak tak patrzę, to na strefę mroku nam się za bardzo nie podniosły procenty mimo tej wymiany wielkiej. To skumaj mordo, że ja poznałem Tulę w Shakesie i od ponad roku jesteśmy parą. No to gratulacje, no wiesz. Ja nie mówię, że coś takiego się nie zdarza, ale jest to wyjątek od reguły tak zwanej. Zobacz, czy żadnego pupila do setki nie możesz dokarmić. Raczej nie. No, nie ma opcji. Kurde, no, żeby na takie procenty musimy dużo marnować grzybów, to mnie aż skręca w środku. Ale no, chcę mieć święty spokój. Jeszcze mamy też tornadko na koniec, by można coś spróbować. Kurwa, no tu co chwilę jest 34 miliony, 17. No padnij. Niewidzialna kobieto. O, dobra. Dzięki. Tu mamy zwiada, on być może też padnie, ale to na następnego skanika. Dobra, teraz strefa mroku. Ten ziomeczek. Ponad 1% na niego. 320 level, no też nie da za dużo, ale... Janko knucik. Ty, a jako... Powiem ci Mazaki, że... O, jak szybko. Powiem ci Mazaki, że ja kojarzę ten nickname. Ja nie wiem, ona nie była czasem u mnie na Discordzie? Możesz się jej zapytać. Bo coś kojarzę, że była taka babeczka, która... Dobra, teraz ten Esteros. Która miała właśnie taki nick, ale może to zbieżność, nie wiem. Dobrze, 0,90 na górołaza, dawaj. Farenix, nie spodziewałem się, że od ciebie usłyszę coś tak mądrego. Pokrzman dla ciebie. U mnie w gildii była dziewczyna, ale dostała kika. A, no, no właśnie. I potem się dziwicie, że dziewczyny nie znajdziecie w Shakesie. Była, przewijała ci temat na temat filmików, ba, nawet grałeś z nią na W50. What? Ale że na W50 z nią grałem, to nie pamiętam totalnie. Sianko Fuel, siemanko Dexon, witam, witam. Ale możliwe w sumie, no. Możliwe. Bo ja na W50 na początku to jakąś tam swoją gildię kleiłem, powiedzmy. W sensie... No był jakiś tam projekt w kilka osób i ja tam kilka osób też wkręciłem od siebie. Ale nie pamiętałem, szczerze mówiąc. A jakich dawnych Wolter? O kim dokładnie piszesz? Siemanko pytanko, wiadomo kiedy wychodzi jakiś nowy serwer. Rafitos, EU2 wyszedł chyba 2 tygodnie temu. Wiem, że to już jest ten czas, że przydałby się nowy, no ale no jeszcze troszkę, jeszcze ze 3 tygodnie myślę, albo ze 4. To nie wiem Mazaki, nie pamiętam totalnie. Wiem jedynie, że faktem pisałem z nią trochę właśnie na temat Shakesa i wiem, że... Ale kurde ty. A to nie była jakaś w ogóle starsza babka? Mi się kojarzy, że ona jakieś tak... nie wiem ile. No nie wiem. Dobra, nieważne. Żeby nie było, że gadamy o 2 różnych osobach i jakieś plotki powstają. Nie no, właśnie dlatego nie chcę, bo może to zupełnie 2 inne osoby, nie mam pojęcia. Tak czy... A, no właśnie, tak mi się kojarzyło, że to jakaś starsza osoba. Ale jeżeli się dogadujecie i się poznajecie w Shakesie, jesteście razem, to pozazdrościć tylko i wyłącznie. Nie wiem, Wolter. On to przecież i tak wchodzi raz na rok, także... Szczerze to nawet się tym nie interesuje. To tam wiesz, zależy od humoru. Jak nie ma humoru, to nie wchodzi przez miesiąc, potem nagle wchodzi i jest gidziomek. Także nie ma co. Kurwa, już na niego wydaliśmy chyba z 200 grzybów, Jezu. O, 1 300 000, no nie. A kogo my mamy, jak my w ogóle ubijemy tą wredną wiedźmę? A, teraz mamy tego, to chyba tego też nie zrobimy. Ale dobra, no żeby padło to, to musi paść to. Kumacie, o co chodzi. Także... po kolei trzeba lecieć. Jaka szansa na niego? 0,90. 0,90 na niego, potem na wiedźmę coś koło tego też, 0,85 chyba. I potem chyba idę w 13 piętro od razu. No właśnie, normalnie to jest free, ale na tym Paladynie to ja nie wiem. To w ogóle zależy od dnia, bo nieraz jakieś lochy po 0,50 ci padają chwilę, miałem taki jeden odcinek. A nieraz kurwa 1% i musisz się z nim męczyć tyle. Już z 300 grzybów na niego poszło. Albo z 250. Może wiedźma szybciej padnie. Ty, a jeszcze... a, ja nie mam na następnego trenera. Trenera mam w ogóle 12, to nie jest taki zły poziom. Dobra, to tutaj nic już nie wymyślę. Kurwa, i znowu taka bliska próba, no nie wytrzymam. O, dobra, mamy to. 336, dobra. Poka mi to. Tak, no 60%. No, elegancko. O kurwa, on nam nawet 300 milionów nie dał jeszcze? Dobra, wszystko wyliczone elegancko. Proste, że tak. Dalej. Tu mamy tego maga, nie wiem, ja... chociaż... nie no, na razie tą wiedźmę. Na razie spróbujemy wiedźmę. Ona też nam powinna paść i dopiero spojrzymy na procenty. Niestety, Wolter. Ja jestem samotnym strzelcem, że tak powiem. No nie no, tak ogólnie działają procenty, wiecie no. Dopóki nie masz 100% na jakiś loch, to różnie to się może skończyć. No ale i tak jest takie jakieś z tyłu głowy poczucie, że na takim łowcy demo... no kurde, ostatnio przecież na maga co mieliśmy 0,02% na odcinku, co mi padł chwilę. I to mag na łowcy demonów. A na Paladynie to nieważne, czy masz 0,5% czy 5%, czy z kim się męczysz, kurwa. Se człowiek klasę wybrał. Ale już bliżej niż dalej. Dokładnie, no kurde. Dobra, nieważne. Chciałem ci go odpowiedzieć G2, ale to by zabrzmiało jak jakiś ego top totalny. Ale jaki rework? Chodzi ci o rework Paladyna? Ja nie wiem, kiedy on się pojawi. I w ogóle nie wiem. Jeszcze się okaże, że będzie tak samo zbugowany jak druid, tylko w drugą stronę. Druid jest zbugowany, jest zbyt mocny, a Paladyn będzie zbugowany i będzie zbyt słaby. Tu nie ma na co czekać, wariacie. Tu jak coś widzisz, jakiś potencjał, to klikasz. O, proszę bardzo. I siedzi, cyk. Trzymaj się, mały. Dobranoc. I dobra. Poka mi to. 4 kryty. Niby nie tak trudno, a jednak... o kurwa. O Chrystusku. My na tego ziomka mamy prawie 10%. Dawaj mi to. I na tego maga w Westerosie mamy 7%. Ty, ja pamiętałem, że to były bloki na co niektórych kontach. Ale my może jesteśmy tak... daleko... no, chciałbym powiedzieć coś, ale... dobra, siedzi. Chciałem coś powiedzieć, ale to by chyba na Twitchu nie było zbyt dobre. Jesteśmy tak daleko za innymi graczami, o może w ten sposób, w tych lochach, że my tutaj większe procenty mamy dzięki temu. Okej, siedzi. To możemy rozmontować od razu. 337, ty no jakby wbić dzisiaj 340 byłoby miło, ale dobra. Teraz tego. 7% na nią. O, no i właśnie. Dobra, mamy kolejną część Esterosu. Coś nam tu poleciało, jakieś laczki. Od razu możemy do kotła dać. Od razu ładujemy siłkę. Jeszcze zobaczcie na ten nasz rozstaw statystyk. Zwykły. Dobra, teraz jakieś kryty. Tu jeszcze zwykły na koniec. No nie było to takie trudne faktycznie. Ty, ale jak ona nam padła, to ten maguś... A nie, teraz mamy zwiada, to on też pada. Pyk, 338. Dobra, robimy to. 340 dzisiaj, tak o. Siemanko Smarty, witam. O kurwa, ale kozak ten paladyn jednak. Cyk. Tu zadyszkę znowu. Nie wiem w sumie, czy to jest dobre. Nie, nie będziemy tak robić. To sobie po prostu wywalę. Bo w końcu się skończy tak, że ja się tu wysram z epików w ogóle i nie będę miał co do kibla wrzucać. To niech będzie. I to co? Na tego magusia powinniśmy mieć bardzo podobne procenty. Ale sprawdzimy to. Sprawdzimy to dla pewności. Okej, okay, Bridget 5%. Niewiele mniejsze procenty od tamtego magusia. Dobra, coś tu się zadziało. Jak oceniam druida po tych reworkach? Jest ok, ale jak nie będzie zbugowany. Dopóki jest zbugowany, to jest do pizdy, bo jest za mocny po prostu. Mniej więcej jak zaczynam stopowanie lochów, tak, no tak koło 400 będzie, plus minus. Ktoś się... O, paseczek... Paseczek do kibelka. No dobra, to musimy zrobić tak. Ktoś tam w ogóle pytał, na którym tutaj levelu planuję stopować lochy. Na 360 myślę, że sobie zaczniemy. Tak dla testa dość wcześnie. Okej, obejrzymy tą waleczkę, bo chyba nie oglądałem. Czy planuję grać w przyszłości wszystkimi klasami? Tak, planuję w przyszłości mieć każdą klasę na tryhardzie, powiedzmy, i na każdej sobie grać. Ale zobaczymy, co z tych planów wyjdzie. Dobrze. Bridget kliknięta, teraz tutaj mamy chyba woja, dokładnie. To tego woja na pewno nie zrobimy. I teraz tak, ślizgogon 0,80, cukier koczłek 0,80. To na razie to zostawimy, spróbujemy to tornadko teraz. O, dokładnie, tornado już powinno siąść. Tutaj chyba są takie ze 2-3 bloki i potem raczej popada. Tak, Jeremiasz 2 razy, siemanko. Ile trwa mniej więcej takie stopowanie? No na zabójcy już ponad rok na przykład. No tak do 1,5 roku myślę, plus minus. Także no sporo generalnie. Czy na Berku też będę planował? No tak. Chłopie, ty wiesz co się będzie działo właśnie na Berku, to stopowanie będzie najpiękniejsze. Ty wiesz co się będzie działo na takim Berku, jak przez 100 leveli nie będziemy lochów robić? Przecież my tam jakieś 510 wbijemy od razu po stopowaniu. Oczywiście, że tak. Na berserku przede wszystkim. Na EU2 jest kodzik, ale tylko do 20 levela. Jeżeli nie masz jeszcze 20, to ci mogę go podać. Działa do dzisiaj. Dlatego wyłączyłem baner, bo jak ten film wleci na YouTube'a, to on już nie będzie działał. Ale jak już masz ponad 20 level, to on już ci się nie przyda. W jaki sposób jest zbugowany? No na przykład z ataku pikującego bije 2 razy tyle, co powinien. Tam ogólnie tych bugów jest... Bugów chyba się powinno mówić. Tych bugów jest ze 3 albo 4 na tym druidzie obecnym. Na normalnych serwerach oczywiście. Także no nie jest kolorowo na razie. Dobra. No nic, no muszę te itemki sprzedawać niestety. Też ten... Dałem dupy z tym skarbcem, mogłem go chociaż na dychę zbudować, ale okej. Trudno. Dobra, 4-4-1, no kurczę... Jakbyśmy dzisiaj poszli już do 4-8-6, to by było w ogóle idealnie, ale chyba nie damy rady. Tak mi się wydaje. Co ty piszesz, Black Wolf, powiedz mi, człowieku? Opamiętaj ty się. Czy myślisz, że będzie jakaś nowa klasa? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że dopóki obecne klasy nie będą idealnie zbalansowane, to nie będą wydawać żadnej nowej. Shakes miał 3 klasy i wszyscy byli zadowoleni. A teraz jak się zrobiła ta moda na wydawanie nowych klas, to już jest chyba 8 w tym momencie? Nawet nie wiem. Chyba 8 mamy klas, a i tak ludzie pytają o nowy. Czy ktoś zamknął wszystkie lochy? No Monster z tymi nowymi nikt. O, 9 nawet, to może i 9, nawet nie wiem. No Monster, jeżeli ci chodzi o tą grotę potworów, to tam ludzie najmocniejsi są dopiero na początku. Więc troszkę jeszcze potrwa, żeby zamknęli. Dobra, no 3-3-9 żeśmy dobili. Także nie ma tragedii. Musiałem, no dobra, dobra. No i chyba koniec z tym tornadem. Ale level dokręciliśmy. To nam na razie nie pada, dobra. Tu jeszcze damy ze 2 staty, ok. I następny skanik. Co my tu jeszcze możemy wycisnąć? Myślę, czy by tego 13 piętra nie klikać. Mamy tak, na tego mamy 0,85, ale to jest małe expa. Ślizgogon nam trochę da. Mamy 0,78. Valaraukar 0,78. Odyn 0,77. I dole 0,73, no to 13 piętro mamy 0,40. Chyba to spróbuję. I potem ewentualnie jeszcze spróbujemy tych podobijać. 7 to jest w sumie mak w tym 13 piętrze. Może i by nam ten 7 padł, jakby ten padł. No zobaczymy zaraz. Ale nie ma co, no chcielibyśmy level wbić, nie? A żeby wbić level, to my tu musimy 2 lożki, co nam dadzą 300 milionów ubić. Ciekawe jakie staty ma boss w grocie potworów w strefie mroku. No pewnie gdzieś są statystyki. Jakieś są pewnie grafiki z tymi nowymi lochami. No teraz ci nie powiem, bo nie pamiętam. Ale no mocny jest, mocny. Ale to chyba dobrze, że zrobili taki loch moim zdaniem, bo... Pamiętajcie, że ludzie już ubijali Zeusa w mroku, nie? Już sporo osób pokonało tego Zeusa. Także no te najwyższe poziomy i najmocniejsi gracze generalnie to by już nie mieli co robić w tej gierce, gdyby nie te nowe lochy, co ostatnio doszły. Także teraz powiedzmy są nowe cele i nowe możliwości na ubijanie jednego lochu na 4 miesiące. Wracamy do tego. To wy już macie pierwszy czar skończony party? Szybko, dość szybko. My na W60 jutro mamy ostatni. Wreszcie. Po ilu? Raz, dwa, trzy... Po 4 miesiącach. Niedługo będą 4 miesiące W60. Wreszcie ostatni czar. A Barda po... No bo pierwszy czar zawsze idzie najszybciej G2. Pierwszy czar jest najcięższy. Im więcej czarów, tym to szybciej idzie. Powiem ci, że nie wiem. Bard po zmianach... Ogólnie ja będę też na ten temat robił film właśnie. Bard po zmianach jest na pewno słabszy, ale taki miał być. To mogę tylko tyle na razie powiedzieć. Bard był od startu za mocny i rozumiem oburzenie graczy, którzy teraz po zmianach są wkurwieni, że halo, czemu on jest taki słaby? No i dla graczy Barda to jest faktycznie na minus, ale dla balansu ogólnego gierki to jest na plus. Także wiecie. Trzeba to zrozumieć, jakby nie patrzeć. I tak ludzie z W58 najbardziej skorzystali, którzy zaczęli grać Bardem. Bo dzięki temu, że sobie nim poklikali, to... No szybciej wszystko porobili po prostu, nie? Jak on był jeszcze taki na sterydach, że tak powiem. Czy mam czary na palku kupione? Tak, tak, no czary mam. Wszystko jest to, co być powinno. Tylko lochy nie idą. Ale nie mogę narzekać, no już dzisiaj trochę wbiliśmy. Ale no wiecie, jeszcze ten 340... A właśnie powiem ci, cegła, taka ciekawostka, w tym momencie Bard ma strasznie słabe win ratio właśnie na druida i barda. I paladyna, przepraszam. Tak jak na wszystkie klasy ma plus minus 50%, tak na druida i barda, no i na... co ja mam z tym bardem? I na paladyna ma giga małe. Druid bardzo możliwe, że przez to, że jest zbugowany, a na paladyna to nie wiem czemu. No Jezu, no czemu to nie chce paść? Kurwica, no. Czy ja o tak wiele proszę? Jeszcze jeden mały levelik. A właśnie, bo my dzisiaj mamy jeszcze level up z kalendarza, muszę o tym pamiętać. No ale jeszcze by się tu coś docisnęło, nie? Pharynx... Nie pamiętam szczerze, jak to u mnie wyglądało. Chyba po prostu idziesz do szkoły jazdy i tyle, i wszystko robią za ciebie. A potem jak wyjeździsz godziny, to po prostu... Ja na przykład tak miałem, że jak jeździłem do miasta, w którym miałem zdawać, bo tam się uczyłem, to po prostu na którejś mojej jeździe... O, kurwa, siedzi. Na którejś mojej jeździe końcowej podjechaliśmy do Wordu i się zapisałem na egzamin. Także no nie, raczej to nie jest skomplikowane. Plus 11, tylko tu jest fajna runka. Zamienimy ją sobie dla siebie. Jeszcze pod te przyszłe lochy. Tu mamy 2,7, tu mamy 2,6, tu mamy 2,6. No to 2,7 damy te jeszcze. To nie wiem, czy jest najmądrzejsze taki 1% wymieniać, ale już tak spróbujemy. Dobra, pokażcie mi tą walkę. Okej, mam nadzieję, że na wszystko odpowiedziałem. Dobra, oglądamy, jak to tutaj nam poszło. O, Barbar mu sporo zrobił, ty. Barbar tu jakąś totalną życiówkę odjebał. Zobaczmy Kunegundę. O kurwa, Kunegunda się nie postarała za bardzo. No ale dobra, wystarczyło. Barbar Cox. To co? To jeszcze sprawdźmy tego Magusia. Co się stało, że nagle nam na Odyna 2,5% wyskoczyło? What? Robert Marketingowiec 012. No to nie. Myślałem, że jeszcze tego Magusia ubijemy. Ale nie. Dobra. To spróbujemy te takie jeszcze podociskać ostatki, że tak powiem. Zaczniemy od Odyna, bo na niego się strasznie... A, pewnie dlatego, że runkę wymieniłem, bo on miał na ogień, a ja mam teraz zimno. Dobra. Wszystko jasne. Podobijam chyba tymi gównianymi lochami, jeżeli mi popadają. To dobiję ten 340, no i myślę, że cel będzie zrealizowany. Mam nadzieję przynajmniej. Tak, tak, Munik, no. Ogólnie śmieszna sytuacja, bo nasi rywale... Atak został puszczony dzisiaj o godzinie... Przepraszam, wczoraj o godzinie 20. A nasi rywale, jak go przegrali, to zaczęli pisać... No nieźle, tak późno atak puszczony. Nie wiedziałem, że tam po 20 już wszyscy śpią. W sumie to jak się skończył Elevator, to sami na nas puścili atak chyba przed 22, jak dobrze pamiętam. Trzymaj się, Walter. Także wtedy odpowiednia była pora, ale nasz atak o 20 to już było za późno dla nich. Także śmiesznie, śmiesznie. No ale grunt, że odzyskane, tak? Niech oni się teraz martwią. Siemanko, Forest. Jeszcze jeden opis wam mogę pokazać. Szkoda tylko, że... No w sumie to wam pokażę to, co mówię, żeby nie było. Dawajcie next atak jeszcze później, by każdy spał. Może wtedy wygracie i Neutra się pochwali 7 widzom pod odcinkiem. XD. I właśnie, no atak o 20 to było za późno, bo już każdy u nich spał. Na to wychodzi. I też chyba jedna osoba od nas mu napisała, bo pierwotnie ten opis wyglądał tak, że tu było napisane 7 widzom przez on. Dopiero jak ktoś mu napisał od nas, że ma literówkę, to wtedy poprawił. Także... Jedyne co ludzie widzą, to to, że jesteście pierdolnięci. To tak jeszcze mogę powiedzieć, ktoś tam pewnie przekaże, bo pewnie ktoś tu taki siedzi. No i że nie umiecie pisać w większości, bo te wasze wiadomości gildyjne, co tam piszecie po ludziach, to też tam co zdanie jest praktycznie jakiś błąd ortograficzny. Także no, to tyle ludzie widzą, jak coś. A nie wiedzieliśmy, że już śpicie o godzinie 20. Następnym razem się poprawimy. Będziemy atakować o 19:30, bo bodajże dobranocka się zaczyna o 19:30 teraz, więc jeszcze w trakcie tam na telefonie dołączycie, mam nadzieję. Taki jest mój krótki przekaz do moich kolegów ze 40. Dobranocka była o 19 zawsze. Jak ja byłem mały, to była o 19, ale chyba teraz jest 19:30. Nie wiem, powiem ci, Black Bolt. To ty powinieneś wiedzieć, to ty masz dzieci, to u ciebie chyba oglądają. Ty no kurwa, my na niego mamy 2,5% i on też nie pada. Jezu, nie wytrzymam z tymi lochami. O, dobra, gitara. Troszkę ponarzekaliśmy i siedzi. Czy my tu mamy jakąś w ogóle... Tu jest 2%. O! Chociaż... Jakbym na przykład zrobił tak, że... Chociaż nie, bo to będzie do kibla szło. Dobra, no co? Do kotła. Nie ma co się zastanawiać, za mało miejsca mamy. Dobra, tego Odyna to nie oglądam. Sprawdzamy teraz, w sensie no, sprawdzamy. Bijemy Valara Ukara. 0,94 na niego. Paladyn. Zobaczymy. Sianko, Wiktor. To gdzie ty mnie, Black Wolf, oglądasz? Gdzie ty te streamy puszczasz, że tam cała rodzina u ciebie ogląda? Na jakimś telewizorze? Teraz dobranocka na TVP ABC, a nie tak jak być powinno TVP1. A, no to widzisz. Za moich czasów była jeszcze na jedynce bodajże. Szkoda, że mu ktoś od nas z gildii napisał o tym błędzie ortograficznym. Bo jakby mu nie uświadomili, to by dalej tak było. To by było jeszcze śmieszniej. No ale poprawił się chłopak. Chociaż tam jakieś wiadomości z ich propozycjami dołączenia do gildii, gdzie tak jak mówiłem, co tydzień, co zdanie mniej więcej, no co tydzień w sumie też. Ale co zdanie jakiś błąd ortograficzny, to tam już całą kolekcję mamy. Jak ktoś chce, to mogę udostępnić, to się pośmiejemy wszyscy. Dobra. No i co? Padnie nam to, czy nie padnie? No jeszcze jak tego ubijemy... To albo... Nie. O, który on ma? 348. Mi tu brakuje 200 milionów niecałe. Ty, to on nam bardzo możliwe, żeby dał już level. Dexon się cieszy, że nie grasz na polskich serwerach. Znaczy, powiem ci, Dexon, najlepsze jest to, że od bodajże S38, czyli... O, dobra, siedzi. Trochę nam brakło, ale to już nawet dawką dobijemy. Od bodajże S38 to są jedne i te same osoby. Ja nie wiem. Zobaczmy sobie tego Valara Ukara z ciekawości. Czyli już trzeci serwer z rzędu. A jak widzisz jakiś inny nickname, to po prostu to jest ta sama osoba, tylko postanowiła sobie założyć konto z innym nickiem. To jest aż przerażające. W sumie to się nie dziwię, że przestali polskie wypuszczać, jak to tak wygląda. Dobrze. I teraz mamy Cukierkołczek 0,87. Czy ten kolega... Nie wiem w sumie, czy jest sens go klikać. Ale spróbujemy może jakieś tak, no ze 150 sportowych grzybków. Ze 150 On nam da level, a jak on nam nie da levela, to dostaniemy gozawki, więc w sumie nie ma to znaczenia. Ale spróbujemy, a nóż jeszcze padnie. Zawsze to dodatkowy itemek do klaserka, powiedzmy. Dziękuję ci bardzo, O kurde, ty, jak szybko. Co tu się wydarzyło? Okej, rozmontowanko. Dobra, czyli mamy to. Mamy to. 340 dobity. Nie pamiętam, z którym zaczynałem. W sumie to możemy chyba zobaczyć. Tutaj są te lochy. Zaczynaliśmy z 3-3-4, więc wbiliśmy dzisiaj 6 leveli z samych lochów. I teraz robimy taki myk, że cyk i mamy 3-4-1. Okej, piękna sprawa. Ty, no fajnie nam ten progres poszedł, tak TBH. Całkiem nieźle. Myślałem, że mniej. Nie spodziewałem się, że na ten kolejny w karczmie padnie i nie spodziewałem się, że tego Esterosu tyle zrobimy. To mi w sumie najwięcej jak spadało. Okej, spoko, spoko progresik, naprawdę. Jestem zszokowany. Ej, właśnie, bo my tu jeszcze topki nie zobaczyliśmy. Topkę jeszcze mogę zaprezentować, jak to wygląda. Ale ja tu się będę powtarzał, jeżeli chodzi o topkę. Co ja mogę powiedzieć? No Namo, totalny kozak. 3-4-7 level. Chociaż już tylko 6 leveli straty. Odrabiamy delikatnie. Najwyższy poziom... Chyba Marksman ma teraz 360, chociaż nie wiem. Jest jeszcze ten Berek, ale on to... A nie, on ma 364. O kurde, on ma nową klatę. Oni już tu widzę na tym EU1 to Tornado 500+ poprzebijali co niektórzy. Ale no nie ubiję go, nie ma opcji. Na przykład widziałem, że Namo ma właśnie nową broń. To już tam sobie ją zdobyłem. No Jezu, pokazuj się. O, zobaczcie, to jest ta broń. Ale ją już mam. No i tu ogólnie widzę, że topka już pocisnęła to Tornado na 500+. Jak tak patrzy. Na szarym końcu, ale jesteśmy. Jesteśmy. W top 31. Ej, ale to chyba od ostatniego odcinka nie pamiętam, który miał wtedy... Ten najwyższy Berek, ale jak ma 364 teraz, to trochę pocisnął. Seven ma 358, w ogóle Seven tutaj chyba za dużo nie robił na tym weekendzie epickim. No, ale teraz już aż tak dużo się nie dzieje, powiedzmy.